meczki. Akcja jest taka, że chyba Bobo znowu wrócił na Bobowice. Pamiętacie? We wczorajszym dniu on zapowiadał, że odchodzi na zawsze, nie obchodzi go to miasto, a jednak teraz jest na serwerze i wrócił się. Widziałem, że przed chwilą jeszcze stał przy choince. On czegoś tam ewidentnie szuka. Albo przyszedł po resztę itemów, albo słuchajcie, wrócił, żeby znowu władać Bobowicami. Problem jest taki, że słuchajcie, ja nie wiem kiedy, ale on rozbudował sobie mury. Przecież tych pajęczyn wcześniej na murach nie było. W ogóle tutaj, w tym miejscu była dziura w murze. Tutaj dało się przejść. A ta lawa? Kiedy wcześniej była tutaj ta lawa? Nie było lawy. To wygląda ewidentnie jak jakieś zbrojenie się przed gigantycznym konfliktem. Nie chcę przypominać, ale Bobowice, Milionowice, konflikt rok temu, ktoś pamięta? No właśnie, wcale łatwo nie było. Tutaj lawa, tutaj wysokie mury, tutaj słuchajcie pajęczyny. Ja w tym momencie, słuchajcie, lecę do Bobo i czym prędzej, słuchajcie, spróbuję sobie z nim to wyjaśnić, żeby on nie rozbudowywał tego, żeby on nie pajacował, żeby on został na Bobowicach, więc wy oglądajcie ten film koniecznie do samego końca. Ty, Bobżdyl, wróć. Wróciłeś! Tak, o tak, nie, panie! Nie witam, witam, królu złoty, mam dirta dla ciebie! Dirt. No, to się tu nie zbliżać, ja tu buluję malutki mulek dla choinki, żeby nikt nie rozwalił choinki. Ale po co ktoś miałby ci rozwalać choinkę, Bobo? No, ja nie wiem, ty obyla to sami niszczyły z tą choinką, więc... Nie, o, tam, stary, mam dircika na prezencik, popatrz tutaj dla ciebie, nie, a w ogóle, czy ty wróciłeś już tutaj? Na zawsze? Dircika to ja w sumie wezmę, ale ja z tobą obyla nie gadam. Ale też... Ej, a co ja takiego zrobiłem? Jeszcze wczoraj rozmawialiśmy ze sobą. Co zrobiłeś? Śledziłeś nie, nie serio, no. Mnie! No, no i, tak, ale no i co? Jest, w jakim ja miejscu teraz w tym momencie żyję, gdzie ja mieszkam i tak ma nie być, Abela, po prostu. Dobra, wy, ale ja nie rozumiem, o co tobie chodzi, stary, jakby dlaczego ty jesteś obra... No to po co ty przyszedłeś do Bobowic w takim razie, co? A po to, żeby wziąć więcej temków i żeby... Ale, a nie możesz zostać tu i znowu władać Bobowicami jak nie. Wcześniej? No ale dlaczego? Nie, ja zabezpieczę całe miasto przed wami, żeby nie było co? Żadnego problemu. Ale jakie my problemy tobie niby robimy, co? Ja słucham, no, słucham, jaka? Jakie problemy? No, Abela, po prostu, wiesz co? Ale co? Co? No ale co nie będzie? Co? Opowiedz mi co? Ty po prostu cały czas, wiesz, biegujesz. Jak robić jakieś tajne sekrety. Jakie sekrety? Wiem, pokaż mi chociaż jeden sekret. Ty, Elvisu, ja no co? Jakieś tajne. No, ja ci pokażę tajne. No co ty sekret. Mi pokażesz? Powiedz mi, co a czemu ty to, ale dlaczego ty to rozkopywałeś? Dlaczego? Ej. A ja nie powiem ci dlaczego, ale powiedz mi, co to tam robi takiego. Powiedz ale, dobra, to, a ty tam jest? Byłeś? Byłeś tam? Nie, może nie byłem. Na razie tylko to rozkopałem, bo to był obraz i zniszczyłem a obraz. Skąd ty wiedziałeś o tym, że za tym obrazem coś jest? Nie, ty co? Już raz tutaj byłeś, rozkopywałeś to, podglądałem cię i nie znalazłeś nic, więc skąd ty nagle wiesz, że tutaj coś niby się znajduje, co? A, bo widzisz, mam swoich informatorów. Może Maciusek by wszystko powiedział, Elvis. No Maciuk by na pewno nie powiedział. A wiesz, co tam się znajduje? No? Wtedy tylko zniszczyłem obraz i nie patrzyłem, ale, ale nie, to teraz nie, wejdę. Ale nie wchodź tam, nie wchodź tam, Bobo, nie możesz, ale nie możesz tam wchodzić. Nie możesz tam wchodzić. A czemu tam nie wchodzić? Nie możesz, odłóż tą łopatę, odłóż tą łopatę. Wypadź stąd, nie, tutaj nic nie ma. Co normalnie, czy co tu jest, jakieś bloczki, może coś pod tymi bloczkami się znajduje ciekawego. A to sobie te bloczki, stary, no śmiało. A tutaj na przykład na dół nic nie ma, ale tu nic nie ma, Bobo. Robią te tory. Ale, ja, ale o jakich torach ty mówisz? Stare, jakie tory? A no, no tych torach, pokaż mi chociaż jedne tory tutaj. Wiesz co ci opatrz, ja ci Abela coś pokażę. No co, patrz, co mi pokażesz? Co mi pokażesz? Ja ci pokażę, tu jakieś po prostu ja tory widziałem. I to jakie tory? Jakieś tory wypadz, są, a ty normalnie, jesteś to a ja ci, ej, ja ci nie ja ci nie pozwoliłem na siedzenie w moim domu. Ja cię proszę, abyś wyszedł. Co to za tory tutaj? Co jak to nie za ma żadnych torów. Żadnych torów tu nie ma, Bobżdyl, o co żadnych torów, wcale tam żadnych torów nie widać, Abela, wcale! Ej, stary, bo tu wybucha TNT, musisz uważać! Musisz uważać, Bobo! Wow! Tutaj co ty buchnęło. Tam robisz, Abela? O kurde, stary, tu jest... Bobowice ci wybuchnęło, widzisz? Co ty ze widzisz? Abela zrobił mi w tym momencie? Nie, ale to były, widzisz, Bobo, to były tory do Bobowic. Żeby mieć tutaj dostęp do ciebie na dole. Żeby być bliżej ciebie. A ty myślałeś, że to są specjalne tory do jakiegoś pewnie podziemnego ale miasta. Ale żeś mi wysadził, co? A pytanie, bo ja widzę jednak dalej tory. Gdzie są niby dalej? Nie, stary. No bo te to... Oj, spadłem. Widzisz? Bo tutaj była stacja końcowa. Ale nie, podejdź, podejdź. Ja ci pokażę. Ja ci pokażę, stary. Tutaj była w tym miejscu stacja końcowa.
tutaj widzisz, stacja jest normalnie dirt. Tak, tutaj była stacja końcowa. Przechodziłeś, stary, tutaj. A gdzie ta stacja miała niby prowadzić? No stary, tutaj, w to miejsce. Tutaj, żebyś normalnie był w bobowicach. A czemu tutaj normalnie, jak jest, nie wiem, nad moją... Nad moim wejściem wy coś kminicie. Ale co kminimy, stary? O czym ty mówisz? No jak to co i nie? Są pewnie jakieś tory dalej. Mi się pewnie tak wydaje. Nie, tyle, stary. Tyle, nie zamulowałeś. Jakie tory? O, tutaj jest... było wyjście. Tu było wyjście. Widzisz, za tymi trapdorami. Za tymi trapdorami. Ja zawsze miałem, zawsze przy sobie miałem tutaj to. A przed chwilą w tym momencie chyba... Oj, to nawet nie da się wyjść. Nie, bo ja zawsze to rozkopywałem tutaj. Tutaj to rozkopywałem, tu było przejście. Tylko ty wysadziłeś to, stary. Dobra, słuchajcie, ja muszę tutaj bredzić cokolwiek. Na pewno, Bela, na pewno. Nie ma nawet takiej opcji. No dobra, ale... O, a w ogóle powiedz mi, Abela, bo takie jedno pytanie. Gdzie to prowadzi w ogóle? Stary, wysadziłeś to. Wysadziłeś to. Ale tutaj jest zamurowane wszystko. Tak, teraz zamurowałem. Nie, bo to tutaj prowadziło. Patrz, już ci pokazuję. Już ci pokazuję. Tutaj, a wiesz co? Tutaj było wykopane. Weź mi, Abela, rzuć więcej kamienia. Rzuć mi kamienia. Ale mam, stary, już ci rzucam. No, masz. Ale przed chwilą powiedziałeś, że zamurowałeś kamienie, ma nawet kamienie. Nie, ja, stary, zamurowałem, stary, granitem, nie, masz granit. Nie, wiesz co, ja tutaj ewidentnie muszę coś znaleźć. Coś tu ale ewidentnie będzie. Stary, tu nic nie ma, rozumiesz? Nic tu nie ma. Ja chciałem być bliżej kumpla, a gość takie rzeczy wyprawia. Nie, Bobo, wiesz co, daj spokój. Ty nie masz zaufania do Aberki? Abera, a tutaj co? No tu była ta stacja końcowa, nie słuchałeś mnie? Stacja końcowa, ale tam widzę jakieś tory dalej. Ale nie ma żadnych torów. Ta, na pewno tam są jakieś tory w tamtym miejscu. Nie ma żadnych nie, torów. Nie, dobra, po prostu. Co ty tam wysadzasz mi bobowice w tym momencie? O kurde, zwariowałeś, ale... Ale buchnęło. Co ty się zrobił w tym ale nie, buchnęło tutaj, ewidentnie... stary, wiesz? Abera, co ty tu robisz, bo ja tu widzę, że ty jesteś jeszcze dalej, Abera. Dobra, dobra, no to stary, w takim razie popatrz, przyjrzyj się tutaj. Rozkop, no. Popatrz. Tutaj nic no, nie ma. No rozkopuję. No rozkopuję. No dobrze, rozkop. No, pochodź sobie tymi tunelami. Zobacz, co tutaj jest. Co to jest za przejście? Widzisz? Nic tu nie ma. A ty gadasz o jakichś dziwnych, pokręconych miastach pod ziemią. Wiesz co? Ja zaraz przyjdę, Poszukaj, ale nie, żeby nie było. O nie, konie uciekają! Poszukaj tutaj, stary. Zofia ucieka. O nie, przypał. Poszukaj, stary, tutaj, a ja zaraz w takim razie wrócę. Dobra, słuchajcie, to jest totalnie niewiarygodne. Przecież Bobo był dosłownie o tyle, aby odkryć nasze kretowice, bobrzdylowice dolne, czy nie wiem, jakkolwiek to nazwać, bractwo szczurów. Przecież jakby on to odkrył, to nigdy więcej by na bobowice nie wrócił, bo przecież on jeszcze wczoraj nie mieszkał tutaj. On jeszcze wczoraj uciekł z bobowic przez te nasze spiski. Ja lecę oczywiście, słuchajcie, z tym dalej. Wy tylko wpadnijcie szybko na sklep. Abrety, kozackie bluzy, koszuleczki, kubeczki, oczywiście wiele więcej. Ja sam używam i mam dobrze z tym, więc wy też możecie. I co, znalazłeś coś tam? Widziałeś? Nie było nic rozkopane, stary. Tam nic nie jesteś w stanie znaleźć. Ja wam dalej ewidentnie nie ufam, bo coś tam się znajdowało. Ale na własne oczy zobaczyłeś, że ta kolejka nigdzie nie prowadzi. No nie, no i co ty teraz zrobisz? Serio? Będziesz uciekać teraz z bobowic? W tym momencie proszę nie patrzeć, co ja tutaj lubię, bo lubię tajną rzecz. A co to jest za tajna rzecz, jeżeli możesz mi zdradzić? Hmm, to jest bardzo tajna rzecz i proszę się nie patrzeć. A ja nie patrzę, stary, przecież jestem odwrócony no, w ogóle plecami to teraz. Mam nadzieję, że nie, nie podglądam, momencie, absolutnie nie podglądam. Aberka, co? Ja wiesz, ci powiem, co powiem ci tylko tyle, że ja w tym momencie idę i ja wam. Ale to gdzie ty idziesz, to ty znowu uciekasz. Nie, no nie mów, że ty znowu uciekasz z bo... Nie, ja po prostu kupię, ja już nawet ci nie powiem, co ja będę robić. A gdzie ty poszedłeś teraz? Nie powiem. A ty, halo? Halo, Bobo? Bobo? Nie powiem. Dobra, słuchajcie, powiem wam szczerze, to są totalne tarapaty. Bobo, dzięki temu, że ludzie na live'ach, które on prowadzi na swoim kanale, mówią mu, wiecie, o tym, że my mamy bractwo szczurów pod ziemią, że ja mam tajną bazę, jakąś kolejkę, Bobo nam totalnie nie ufa i sami widzicie, że on jest zmęczony tymi spiskami i być może dlatego on zaczął budować ten olbrzymi mur i jeszcze dodatkowo się zbroić i po to, słuchajcie, on miałby obsydian z milionowic, po to, słuchajcie, on miałby TNT, które chował przecież tam u siebie. To wszystko ma, słuchajcie, jakiś większy sens. Ewidentnie w tym momencie. Oj, ty, ja ci dam pająku. Normalnie uciekaj mi stąd pająku. Ja teraz lubię tajno, normalnie mol. No co to ma być? To jest jakiś wysłannik milionowic. Na pewno normalnie. On jest najeżony na milionowice. Spisek normalnie w tym momencie. Dobra, trzeba tutaj postawić sobie nieco filta. I teraz zrobimy, o, zrobimy może taką lawę. Aha, już tam ta lawa mu nie pasuje. O nie, nie podoba mi się to totalnie. Słuchajcie, jeżeli on otoczy obsydianem
całe milion, o całe bobowice, tutaj lawą, te wszystkie, słuchajcie, kabłeby, to naprawdę nie będzie dobra sytuacja. On się serio zbroi na jakiś wielki konflikt. O nie! Spalił sobie wiaderko? Co? Dobra, o nie, Dirtyk mi się spalił! Dobra, teraz tak. Czy on chciał zabrać lawę i wrzucić wiadro? Tak. Dobra, teraz kolejną lawę postawimy w tym miejscu. Kurde, następna lawa latuje tutaj. Dobra, mam jeszcze kolejne wiaderka, czyli kolejne wiaderko. Ja bym chciał tylko wiedzieć, słuchajcie, dlaczego on robi te mury. I zaraz w sumie mógłbym do niego podejść i go zapytać. To będzie idealne miejsce. Ale lecę, słuchajcie, patrzę dalej. Tak. Pytanie w ogóle, czy tu gdzieś Abelka jest? Czy gdzieś tu Abelka? Chyba nie zobaczył. Chyba nie zobaczył. Normalnie ogarnia. Dobra, jest okej. Okay. Chyba go nie ma. Może poszedł do magazynu, muszę tam sprawdzić, co on tam w ogóle w tym magazynie kmini. Dobra, bo jeszcze ten chłop tam coś będzie ogarniać. Okej, okay, ale patrzcie, on dosłownie tutaj, słuchajcie, w sekundę. Patrzcie, jak rozbudował ten mur. To jest niby 20 kratek, ale on normalnie całe bobowice chce otoczyć tym murem. Serio, to jest straszne. Dobra. Ej, Bobo, jesteś tutaj gdzieś? Bobo! Za tobą, jestem. A co ty tu dalej, Abela, chciałem tutaj pogadać, że może my byśmy ponaprawiali tutaj coś, a w ogóle, ta. No tak wpadłem, wiesz, to zobaczyć, co ty tam porabiasz, nie? Ja bo widzę, że na bobowicach zostałeś. A jaki ty masz pomysł? Mam super pomysł. Ale to, a powiedz mi, co to jest za super pomysł, co, byczku? No chodź, pomóż mi, Abela, ty się zdobiesz się w swoim czasie. Dobra, okej, ale w czym mam ci pomóc? Ja ci zawsze pomogę, bo wiesz, my najlepsi przyjaciele, nie? O, pijak mi tego klipela tej wyjaśnił. O, nie ma problemu, szefie, jest robiona robota, ciach. Tutaj drugiego, ciach, łatwiutko, szefie. Milionowic, dobra, a dlaczego wysłannicy milionowic, o co chodzi? No wiesz, że wysłannicy milionowic, patrz, to kolejny w ogóle jakiś Spider-Man. Dobra, Abela, masz w tym momencie wysłał tego i budujemy mur. A możesz mi chociaż, Bobo, zdradzić ten sekret, dlaczego budujemy mur? Bo musimy uchronić całe bobowice przed milionowiczaninami. Ty, ale jak przed milionowiczaninami? Co my takiego tobie robimy, niby? No stawiam, ale ej, no weź rozwiń tą myśl. Powiedz mi, o co chodzi. Ty chcesz zaatakować milionowice? Ja chcę się bronić przed milionowicami, bo to milionowice mnie atakują cały czas. Dosłownie, możesz przytoczyć chociaż jedną sytuację, w której milionowice cię zaatakowały? Jo, tak, ja się o wszystkim Abela dowiem, tu są jakieś tajne spiski. Ale to ty nawet się nie dowiedziałeś i już zakładasz z góry, że milionowice cię atakują i ja są złe i niedobre? Ja się już dowiedziałem, Abela, przecież pokazałem ci kolejkę jakąś dzisiaj tajną. Kolejkę? Do podziemi bobowic, żeby być bliżej przyjaciela. Mhm, na pewno, ale poczekaj chwilę, ale poczekaj, a po sekunda, ale sekunda. Ty dosłownie. Byłeś tam, rozkopałeś to i widziałeś, że kolejka. Ale ty dosłownie widziałeś, że kolejka nie prowadzi do niczego. To czemu myślisz, że tam jest dalej spisek? A to w takim razie to po co jakiś sekret masz przede mną, albo macie nawet. Ale jaki sekret? Matniusek i Elvisu i agentik są w to zamieszani. Tak. Ale tym sekretem jest ta kolejka, ty pacanie, nie rozumiesz, że chodziło. No i gdzie ona, co jaki tam sekret? Co ona miała do czego miała? No właśnie o tym ci mówię. Rozumiesz, że ludzie na live'ach ci po prostu powiedzieli, że to jest wielki sekret, a tak naprawdę to nie jest żaden sekret. Oni cię prankowali, stary. A to czemu mi nie powiedziałeś ty, tylko musiałem sam go odkryć. No bo stary, ja musiałem mieć coś ukrytego przed tobą, ale sam widzisz, że to nie jest w ogóle poważna sytuacja. A ty od razu jakieś olbrzymie, potężne mury robisz. A pytanie, ta tajemnica skrzynka przede mną odkryta w tym, w twoim domku, czy co? Czy ty cały czas mówisz o skrzynce pod kwiatkiem? A jeszcze ci pokażę kolejną tajną bazę, zapraszam. Jaką tajną bazę ty mi pokażesz? Co tam jest? A to nie jest tajna baza, to jest normalny pokój, w którym ja mieszkałem, kiedy nie miałem jeszcze domku. Stary, zapraszam cię do środka. Pamiętasz, mówiliśmy o tym, że to... Z tej pajęcyną cały poleciał. Stary, ja ci mówiłem, że to jest straszna jaskinia jakiegoś... Ale my tam dalej nie wchodziliśmy, Abela, coś tam dalej jest? Oczywiście, że nie. Stary, zresztą widzisz, jak zarosło pajęczyną? W ogóle patrz, ile tu jest już pajęczyn. Ja nie rozumiem, o co, stary, tobie chodzi z tymi spiskami. Ale ja ci mogę... mogę ci... Dobra, żeby kupić twoje zaufanie, mogę ci pokazać moją tajną skrzynkę. Nie, gościu, teraz ja mówię i pokażę ci moją tajną skrzynkę jako dowód przyjaźni, dobra? No dobra, pokaż. I wtedy się odobrazisz? Stary, tutaj na bobowicach ona jest.
Na choince, bo na pieniądze na choince masz jedną. Nie, stary, pokażę ci lepszą skrzynkę, o której nie wiedziałeś. Chodź, pokażę ci, stary. I pokażę ci nawet, co w niej ukrywam. A musisz tutaj zostać. Musisz tutaj zostać, stary. Dobra. Dobra. To zostań tutaj przez sekundę. Ja tutaj zobaczę, czy ona jeszcze jest. O, jest jeszcze. Dobra, stary. Jest takiego ukrytego. Stary. Okej, dobra, możesz podejść, stary. Chodź szybko, pokażę ci. Patrz, tutaj mam ukrytą skrzynkę z podką na niewidzę. Serio? Rozumiesz? I ja ci to wyjawiam, bo jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, rozumiesz? To ty przemyśl, czy nie zostaniesz przypadkiem na bobowicach, a ja w takim razie pójdę dalej budować mur, no bo przecież ja jestem najlepszym przyjacielem. Wy, moi drodzy, subskrybujcie kanał, jeszcze tutaj wyciszyłem, ale naprawdę jest trochę przypał. I słuchajcie, wpadajcie na sklep www.abraety, kozackie bluzy, koszuleczki, kubeczki. Wiele więcej. Dobrego dzieńczka, Eleczko, i pum!